się świeci jedno światło. Tu jest. Co? Przymknij trochę. Tutaj jest pustka. Się nie świeci. To się żarówka zepsuła. Wyjmij. O, i jest żarówka założona. I można tutaj. No to jeszcze z tej strony krowę zobaczymy, jak ona tam się czuje. Czy jej dać wody, czy nie. Krowka, wodę chcesz? Dam ci tu wodę, jak może zechcesz. Masz wody. No. No i co, nie chcesz pić? Masz jeszcze podrapać ją trzeba, ona się lubi drapać. Krówka to ma drapackę, o. Wtedy będzie dobra, bo ona tak to nie wie co ona i my to nie chcemy. A ona lubi drapanie. Tu po gębie, wszędzie, gdzie chcesz. Wtedy tak się ustawia, bo ona tam swędzi i nie może się podrapać. I tak lubi, żeby ją drapać tu. No widzisz, jak dobrze podrapać. Pijesz tą wodę, czy nie chcesz na razie? Nie chcesz. Na razie nie chcesz się jej pić. Odstawię to na bok z powrotem. No. No dobrze, dobrze. Teraz masz dobrze? Już coś ci się nie podoba? To widzisz, ona ma ten ton. Więc muszę ją z tym drapaniem, to wtedy ona stoi spokojnie. Daj tutaj pysk. O, zobacz. Tu masz taki róg, ona ma tutaj już dochodzi do tego, do oka. To już się pod oko, to do skóry się wbija. Z tej strony jej to obcinali tam parę lat temu. Też jej tak dochodziło, to ma ucięty, widzisz. Bo jej dochodziło też do tego. Dochodziło do tego, do skóry już i jej tak ucięli wtedy taką tą maszyną, jak to się nazywa, taką na prąd do obcinania. To jest już taki kawałek ucięty. Wtedy do ciała dochodziło. To jest, nie wiem ile tam lat temu to było, więc już nie parę, bo to już z 10 lat temu może, czy kiedy, nie wiem. Te muchy gryzą, znaczy teraz tak w zimie to much nie ma, ale na jesień jeszcze to były. Niby na dworze było zimno, już much nie ma, a zawsze to jeszcze przychodziły. Nalepiało. O. O, to dobra, to na razie tyle. No tu gasimy te. To tam jest tu jeszcze są, to tym czy karmi. To są różne potrawy dla nich.
zboża są różne, to są zmielone, kukurydza jest i zboża razem się to w takim śrutowniku się mieli. A to są różne ziemniaki, jabłka różne, obgryz, różne takie, żeby też sobie zjadła, czy buraki, czy inne tam. Nie wiem, czy buraki akurat już mają, już chyba nie. Ale jeszcze puste na razie, tam kury tylko sobie, parę kur co jest. Siedzą tu tak wysoko, bo lubią wysoko siedzieć kury. Patrzymy ile ich tam jest, to są trzy. Jeszcze trzy, to jest sześć, siedem, osiem kur tu jest. Znaczy jeden kogut. O i tutaj są drzewa, tutaj zwalili im tutaj. A tak wszystkie zagródki są puste, no bo już nie hoduje się tutaj tyle. Bo już się nie... Nie można krów razem ze świniami i to dlatego, a i tak poza tym to już... Jak już Marczyk chorował, to już oni likwidowali to wszystko. To robią świnę. No i co, kropka? Ja cię pogłaskał. Patrz, kropka cię po tutaj pogłaskał. A, widzisz, teraz nie uciekasz, uciekać znowu. No chodź tu. No. Tu pod szyją, jak się robi, lubią tu potrapać. O. No chodź, chodź. Uciekaj. Grabiami to nie uciekasz, tylko pyskiem tu. O, teraz stoisz, no. Wszędzie tu pogłaskać, podrapać. O. No, co się tak boisz się, że ci coś się stanie. Podrapię cię. No, cię tu swędzi wszędzie. No. Bulgotasz tam pod tym, co zeżarłaś. To na razie się zbieramy. Bo się tutaj zimno jest, jakby były świnie, czy więcej tych jeszcze krowy jakieś ten, to było cieplej, a teraz to jedna krowa taki duży chleb to nie nagrzeje. To tu jak był duży mróz, to tu zamarzała woda. No. Co im to rozsadziło te rury. To na razie to będziemy zamykać się. Gasimy się światełką i idziemy. To tam przez zewnątrz gasi. Tu się tu z tej strony gasi, a to muszę te snopki tu postawić. A to jest taki na ten czujny grochot. Tylko teraz jest jasno, to on teraz gdzieś świeci się, jak go zakrywa. To jest taki naczelny gruchu, tylko on tak jakoś słabo świeci, to po nie całą powierzchnią świeci, tylko to całą, tak jak ta biała powierzchnia, on całe po nie świeci się, ale coś jest taki zepsuty, że tylko ten środek świeci się. To na razie tyle, będziemy tam za dużo, to nie można patrzeć, bo byśmy za dużo widzieli. To na razie tyle.